Jest to mama z synem, którzy chorują na rzadki typ nowotworu genetycznego i po prostu leczenie ich niemożliwe jest w naszym kraju i musimy zebrać dosyć potężną kwotę, ponad 1 000 000 zł, żeby umożliwić im dalsze leczenie, przyjmowanie leku. Ja założyłem fundację po śmierci mojej narzeczonej. Walczyła 8 lat z nowotworem, moja mama zresztą też. No niestety ta walka może nie została przegrana, bo wywalczyliśmy 8 lat życia, gdzie nie było praktycznie szans na powrót do zdrowia. No i postanowiliśmy z Asią jeszcze, że po tym, bo też zorganizowaliśmy dla niej bieg charytatywny, jakoś będziemy chcieli się odwdzięczyć tym wszystkim dobrym ludziom, którzy nam pomagali w tym ciężkim czasie. No i założyliśmy fundację. Niestety Asia już zmarła. Poznałem nową dziewczynę, z którą jej mama też właśnie zmarła na nowotwór. No i razem otworzyliśmy fundację, zorganizowaliśmy wszystko. No i jakieś 3 tygodnie temu przecięły nam się drogi z Damianem Rzesińskim, który też jest super sportowcem, super człowiekiem. No i postanowiliśmy połączyć razem siły, żeby wspierać jeszcze większą liczbę osób. Postanowiłem, że chcę oprócz samego sportu robić coś dodatkowo. I z żoną wpadliśmy na pomysł, że chcemy pomagać. Jestem teraz na szczycie swojej kariery. Zdobyłem pas mistrza Europy IBO. Za chwilę wierzę, że zdobędę mistrza świata. Gdzieś tam mam 35 lat, tak więc to jest moje takie 5 minut i będę chciał pomału przychodzić na sportową emeryturę. No i, ale mam tyle energii w sobie, że będę musiał tą energię na coś spożytkować. No i dlatego myślę, że właśnie utworzenie fundacji to jest fajna alternatywa, bo można komuś pomóc. Ja wykorzystuję swój wizerunek w dobrych celach. No nic lepszego uważam, nie mogę sobie wymarzyć. Z racji tego, że nasze życie to sport, także są tutaj różne zabawy sportowe dla dzieci, żeby też ich oderwać od komputera, od wszystkich mediów społecznościowych i tak dalej, żeby po prostu trochę ruchu było. Przygotowywałem wczoraj właśnie wiele godzin tor przeszkód. Naprawdę fajny ten tor przeszkód uważam. Dla młodszych i dla starszych też, myślę, dzieci na pewno sobie poradzą. Wymyśliłem, że jak ktoś przejdzie cały tor przeszkód, wszystkie 4 obwody siłowe, równowagę, wytrzymałość, skoki, rzuty, to wtedy może przyjść do mnie po autograf i zrobić sobie zdjęcie z moimi wszystkimi pasami najważniejszymi w karierze, które osiągnąłem, czyli mistrza Polski i mistrza Europy, tak więc coś za coś, nie ma nic za darmo. Mamy też wystawę papug w Mochawce, malowanie twarzy, warkoczyki. DJ Gregory, mój serdeczny przyjaciel, prowadzi imprezę, także na pewno będzie można też trochę się pobawić. Dodatkowo mamy wystawę militariów z poznańskiej grupy eksploracyjnej. Turniej w mini ping-ponga, samochody z toru Poznań, będzie jeszcze pokaz animaniaków, to jest fundacja, która zajmuje się zwierzętami, także no sporo rzeczy, także na pewno znajdzie coś ktoś dla siebie, no i oczywiście kiermasz charytatywny i aukcje.